języka to zawsze przesłanie uniwersalne. Jest na pewno twórczością ducha. Potrafi dać doświadczenie Boga. Ułatwia dotknięcie sakrum. Niejako rozwija człowieka, dodaje mu skrzydeł. Muzyka. Myślę, że w tym duchu chcemy właśnie słuchać muzyki w czasie tych mikołowskich dni. Co zaczęliśmy 24 lata temu, to kontynuujemy. Jest to linia bardzo szeroka, programowa. Myślę, że ona jest atrakcyjna dla naszych słuchaczy. Orkiestra istnieje 20 lat i muszę powiedzieć, pierwsze koncerty za granicą to byli w Polsce. I bardzo miło było to, jak polska publiczność przyjmowała koncerty i występy orkiestry. I to było takie dobre napięcie dla pracy następnej. Właśnie na pierwszym koncercie, jako była inauguracja orkiestry, był pan dyrektor festiwalu Mikołowskie Dni, pan Gerard Piszczyk, który potem stał bardzo bliskim przyjacielem naszej orkiestry. To taki pomysł wspólny z naszym lutnikiem, który studiował w znakomitej szkole Antonia Stradivari w Kremonie. To jest nasz ukraiński mistrz i to cała rodzina, która tworzy właśnie te instrumenty. Robota lutnika to nie jest robota, to jest styl życia. I людина żyje постійно w twórczości. За своє життя, поки що, я створив більше як 350 інструментів. Сподіваюся, подвоїти, може потроїти. Це все залежить від Бога. Моя жона працює, вона теж вчилася в Кремоні, в школі Страдіварі. І син, він, до речі, створив нашу власну теорію скрипки, і всі інструменти створені якраз по цій теорії, по старовинному пі. Для нас, може, трошечки було трудне опанування в крутким часі іншого інструменту, але вони нас на тилі, всі інструменти са створені досконалі, так чисто фізичні, що по просто дуже зручно грати. Jeśli spojrzymy wstecz 24 lata do pierwszego festiwalu, do drugiego, trzeciego, to dzisiaj widzimy, że ilość osób odwiedzających nasze koncerty wzrosła nie tylko kilkukrotnie, ale wielokrotnie. Dzisiaj nie mamy problemów z pozyskaniem publiczności. Kościoły są wypełnione, sale koncertowe.